Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu funkcjonuje już od pół wieku. Obchody jubileuszu były okazją do złożenia gratulacji i podziękowań zasłużonym pracownikom placówki, a także tym, dzięki którym w szpitalnym kompleksie na Bielanach powstało od podstaw otwarte wiosną tego roku nowe miasteczko medyczne. Jest to rzeczywiście na dzisiejsze czasy ultra nowoczesna placówka, ale to co najważniejsze, dał szansę, możliwości rozwoju cudownych, wspaniałych ludzi, którzy zagospodarują tę przestrzeń. Szpital sukcesywnie się rozwija. Obecnie w jego skład wchodzą także oddziały psychiatryczne, oddziały zakaźne, regionalne centrum stomatologii i stacja ratownictwa medycznego oraz bank mleka kobiecego. A ostatnio także zorganizowany od podstaw w ekspresowym trybie 16-łóżkowy oddział hematologiczny z poradnią i oddziałem dziennym. 2300 osób jest zatrudnionych i to jest tak naprawdę clue całego szpitala. Ludzie są zawsze najważniejsi. Natomiast oczywiście mamy 1000 łóżek, mamy bardzo dużo poradni, tak? Mamy oddziałów 36, także hospitalizacji ponad 90 tysięcy, ponad 300 tysięcy porad udzielamy. Te wszystkie liczby mówią o tym, że to jest duży szpital, kompleksowy, nowoczesny i dbający o pacjenta. Nowy kompleks Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jest nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny pacjentom i ich rodzinom. Jest także przykładem dobrej architektury. Wykorzystano tu najnowsze, dedykowane tego rodzaju placówkom światowe rozwiązania architektoniczne, technologiczne i organizacyjne oraz systemy przyjazne środowisku. Szpital sprawdził się w czasie pandemii, oddając do użytku nowoczesny oddział zakaźny. Dodatkowo dzięki funduszom z programu walki z COVID doposażono placówkę w najpotrzebniejszy sprzęt. Wszystko to sprawia, że szpital jest silnym ośrodkiem, który sprosta niejednemu wyzwaniu. Przygotowani jesteśmy, mieliśmy, właściwie to trudno powiedzieć do końca na co jesteśmy przygotowani, ciągle jest to wróg dość nieznany. Natomiast mamy łóżka przygotowane, no oczywiście odpowiednią ilość miejsc izolacyjnych i przede wszystkim wszelkie procedury, które opisują to jak się mamy zachowywać. Ludzie już inaczej podchodzą, miejmy nadzieję po prostu, że tej fali nie będzie takiej, żeby było dużo hospitalizacji. To już jednak szczepienia to sprawiły, że naprawdę tych hospitalizacji jest bardzo mało. Dodatkowo działalność w trakcie rozbudowy, przebudowy i pandemii zaowocowała dużą elastycznością personelu. Jesteśmy tak wyspecjalizowani z powodu modernizacji, budowy i rozbudowy tego wojewódzkiego szpitala, że działamy bardzo szybko i staramy się po prostu sprostać potrzebom, które są na daną chwilę. Wkrótce placówkę czekają kolejne etapy rozbudowy. Zniknie stary budynek główny, a na jego miejscu powstanie nowy obiekt. Od 5 lat żyjemy na placu budowy, czyli młoty pneumatyczne, czyli dźwigi. W związku z tym nauczyliśmy się już z tym żyć, ale widzimy już to światełko w tunelu, to że psychiatrzy mają fantastyczne warunki, to że zakaźnicy mają doskonałe warunki, część administracji też. To naprawdę napawa nas nadzieją, że za chwilę zasiedlimy budynek zwany umownie 510, a ja nazywam literą H, bo ma taki kształt. I że wtedy oddziały zabiegowe plus bloki operacyjne zaczną działać i będziemy mogli jeszcze bardziej przyspieszyć. Ważną rolę w życiu szpitala odgrywa także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Na Bielanach znajduje się Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, której kierownikiem jest profesor Marek Jackowski. Władze Uniwersytetu mają nadzieję, że dzięki rozbudowie szpitala współpraca na linii Bielany-Gagarina w przyszłości będzie jeszcze lepsza.